przyjaciele. Zapraszam już wszystkich, kto jest jeszcze na korytarzu, może. Proszę też, żeby wyłączyć telefony komórkowe. Nie wyciszyć, tylko wyłączyć, bardzo proszę. Jest historia, jak Jezus ze swoimi uczniami siedzi przy stole. Podczas ostatniej wieczerzy, podczas Paschy. Jest napisane, wziął więc kawałek chleba, umoczył go i dał Judaszowi Iskariocie, synowi Szymona. A zaraz potem wszedł w niego szatan. W jednej chwili człowiek ma kontakt z Bogiem i dokładnie kilka mikrosekund później wchodzi w niego szatan. Czy to jest możliwe? Tak, to jest możliwe. Dzisiaj napisałem tutaj, jeszcze siedziałem taki do wszystkich zwolenników informacji, że chrześcijanin nie może mieć demona. Pisałem, że każdy, kto uważa, że chrześcijanin nie może mieć demona, na pewno jest zdemonizowany. Na pewno. Ksiądz, biskup, pastor, lider, każdy z nich, jeśli uważa, że chrześcijanin nie może mieć demona, jest zdemonizowany. To do uwolnienia człowiek. Dlaczego? Dlatego, że w jednej chwili można się dzielić z Jezusem życiem, a za mikrosekundę można być pod wpływem Lucyfera. Dlaczego tak jest? No bo człowiek taki jest. Jak się myjesz gąbką, moczysz ją sobie w wodzie, lejesz na nią pachnący płyn i jest wszystko pięknie. Ale za chwileczkę tą samą gąbką możesz zbierać jakieś ścieki z podłogi. I tak samo dobrze wejdą te ścieki w tą gąbkę, jak w chwilę wchodził twój pachnący płyn. Powiem więcej. W pewnym momencie w tej gąbce może znajdować się zarówno pachnący płyn, jak i ścieki z podłogi. No taka to gąbka jest. Najlepsza rzecz, jaką wymyślono, do mycia. Gąbka. Chłonie wszystko. Człowiek to najwspanialsza konstrukcja. Przedziwna konstrukcja. Bóg to wielki ryzykant. Ja osobiście uważam, że mój poziom uświęcenia jeszcze nie jest taki, żebym był w stanie powiedzieć, Panie, to będąc na Twoim miejscu, też bym stworzył człowieka, bo nie wiem, czy bym stworzył. Nie wiem, nie jestem jeszcze na tyle odważnym człowiekiem. Bo człowiek to jest bardzo dziwna konstrukcja. W jednej chwili Judasz dostaje z ręki Jezusa chleb życia, a za chwileczkę wchodzi w niego szatan. Ten szatan czeka. Temu szatanowi w ogóle nie przeszkadza to, że on ma społeczność z Jezusem. Wiecie, co szatana interesuje? Furtka, którą Judasz ma otworzoną. Furtka. Co to jest za furtka? To zły obraz Boga. Judasz czeka na innego Mesjasza. Judasz czeka na Mesjasza, który przyjdzie i wyzwoli Izrael spod okupacji rzymskiej. On czeka na takiego Mesjasza, na Mesjasza, który zrobi coś, co jest zgodne z jego światopoglądem, tak? O wolności. Dla Judasza być wolnym oznacza mieć wspaniały kraj, fajne przywództwo. Rozumiesz? O to chodzi Judaszowi. On mówi, Mesjasz przyjdzie, pokona Rzymian, a Mesjasz przychodzi. No i nie pokonuje Rzymian. Staje przed największym wśród Rzymian i mówi, królestwo moje nie jest z tego świata. Królestwo moje nie jest z tego świata. Rozumiesz? Nie z tego świata. Zapraszam do mojego królestwa. Widzisz,
Jeżeli nie zamkniesz furtek w twoim życiu, to możesz mieć społeczność z Bogiem, a za chwileczkę społeczność z diabłem. Tak może być. To nie oznacza, że on wejdzie do twojego ducha, bo on tam nie może się dostać. On nie wejdzie do najgłębszych komnat twojego życia. On nie spowoduje skalania twojego ducha, bo tam mieszka Chrystus, ale cała twoja psychika, całe twoje ciało mogą stać się siedliskiem diabła, jeżeli nie zamkniesz furtek, jeżeli twoje poglądy nie będą zgodne z poglądami Boga. I ludzie mówią, to jest odpieranie wolności. Ja mówię, nie, to nie jest odpieranie wolności. To jest pokazanie kluczyka i dziurki, w którą się wkłada ten kluczyk. I to popularnie nazywa się nauka. Nie pozwól, aby w twoim życiu były takie furtki. Jak będziesz dzisiaj się modlił, to powiedz, Panie Boże mój, każdy mój pogląd, który jest różny niż twój, poddaję twojej korekcie. Duchu Święty, każdy mój pogląd, który jest niezgodny z twoim poglądem, poddaję twojej korekcie. Jeszcze nie wiem, Panie Boże mój, czy moje poglądy są do końca zgodne, ale wiem jedno, że dzisiaj, jeżeli one nie są zgodne, to w moim duchu biorę nad tym władzę i poddaję je Tobie, potężny, wielki Boże, bo diabeł nie będzie dotykał ani kawałka mojej osoby. Szakata wakata serele mehe. Nowo kotoku jorolo hokawadasa. Delaila parelielo loros. Elohej numara helis. Jezus, jesteś życiem.
Mom!
jest Bogiem marzeń. Jak długo marzysz, jak długo w swoim duchu masz kupę wizji i boisz się ich realizować. Jak długo będziesz nosił ten płód, który trzeba urodzić. Powiedz, dzisiaj będzie ten dzień. Dzisiaj rozpoznam dzień nawiedzenia Pańskiego.
sobie. Skutki przestępstw zakopam w tym grobie. Wszedł do nieba ojciec tam. Jezus Chrystus, którego znam.
Thank you.
Chrystus, którego znam. Pan Jezus Chrystus, którego znam. On jest Bogiem Wszechmogący. Jezus Chrystus, którego znam. Pan Jezus Chrystus, którego znam. On jest Bogiem Wszechmogący. Że On, Jezus, za sobą pociągnął i ludzi darami obdarzył. Zbieraj, zbieraj, szakata, wakada, rara, ale zbieraj naczynia, zbieraj klejnoty, szabę, bieli, horrory, denemera, zbieraj narzędzia. Nie patrz, że jedne są złote, a inne są zwykłe, zachcewiałe. Zbieraj, zbieraj, na wakada, rara, grace. Zbieraj do zanadrza, zbieraj, zbieraj. Szakata, wakada, nie wiem, bieli, horrory, horrory, na wakada, szaka, rala, barala, kadawa, kadorolo, rala, rapadra. Zbieraj wszystko, co przy drodze widzisz. Rala, maha, kina, rabrander, lejana, nasaj. On zapytał Ezechiela, co widzisz? Co widzisz? On widział i ty widzisz. Zbieraj, szaka, ta, rala, ramaha, kada, nasela, naselas. Hilo, hila, prajs, kiedy dobore, marajs. Iszuary, hila, przyjemne, przy tej drodze jest wszystko. Tio, lary, neme, nena, lary, lejana, padre, lejana, manas. Narzędzia do celów potężnych i narzędzia do celów pospolitych. Szaka na lary, lery, neme, neme, nasa. Neme, lery, loro, hukosze, kynine, mor. Ila, hejti, nasis. Jeszua, katyne, na lary, nasyki, na lary. Nele, neme, na nasy, nas. Nie myśl, że ci coś się wydaje. Nie wydaje ci się. Szaka na lary, lary, na nasa, na nasa. Tam mogą być rzeczy codziennego użytku. Tam mogą być nawet różnego rodzaju tabletki. One mogą leżeć. Zbieraj wszystko. Zbieraj, zbieraj, zbieraj. Lama, ra, la, ra, haka, da, waka, da, ka, ra, ra, haka, da, reme, re, reme, se. Debe, kiedy, la, re, la, 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 haka, ra, 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 sa. Oro, lo, koda, ra, 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 haka, da, la, ra, 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 se. On powiedział, że niczego ci nie brakuje, co jest ci potrzebne do życia i pobożności. Szaka, waka, ra, 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 se. Debe, la, re, reme, ne, la, ra, 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 sa. Tam mogą leżeć części ciała. Zbieraj, 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 zbieraj. Da, waka, da, ra, 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 ra. Szaki do loromoro, rorasens. Jedne rzeczy dla ciebie, drugie rzeczy dla innych. Siemene marla, elemene maracenie, nemenes. Jest napisane, uwierzyłem, przed to zobaczyłem. Szaka tene, penere, lare, neme, namasa. Teraz zbieraj, on ci będzie wszystko wyjaśniał. On ci wszystko wyjaśni. Szaba kata karlare, teke, nere, nere, zagane, namarasegas. Potem się położysz między tymi rzeczami, które zebrałeś. A on cię będzie uczył, jak ich używać. On ci będzie pokazywał, które są dla ciebie, a które są dla innych. Szaba taka na rare, neme, neme, nesira, rare. Te verili hiro, loro, nomo, neme, nesira, de Jesus. Yeshua, neba, haris. Elame, neba, rara, haka, nena, de kaneles. Mówię napisano, że będę z tym narodem postępował dziwnie. Szaka, de lare, de kenelare, de kenelere, mesika, de lare, de kenelere, 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 de
honorujesz to, co dajesz. Ty uczysz. Uwielbiam Cię, Święty Duch. Uwielbiam Cię, Święty Duch. Y la alegría de Dios.
przeznaczenie do uwolnienia. Dzisiaj możesz przejść granice, które nie przeszedłeś do tej pory. Żydzi czekali na Mesjasza. Mesjasz przyszedł. Widzisz, Bóg nie może dotknąć człowieka bez człowieka. Mesjasz to człowiek. Modląc się do Jezusa, modlisz się do człowieka. To człowiek. To człowiek. Bóg zbawił ludzkość przez człowieka. Nie poza człowiekiem. Zrozum bardzo ważną rzecz. Jest duża zapora demoniczna. Ta zapora mówi o tym, że Bóg i ty to są dwie różne osoby. Norbert napisał krótkie zdanie. Wszystko, czego potrzebujesz, masz w sobie. To zakrawa na New Age. To bardzo New Age'owskie. Bardzo. Bardzo. Ale taki jest Bóg. Bóg zbawił świat przez człowieka. Jezus był stuprocentowym człowiekiem. Stuprocentowym człowiekiem. Wiesz, dlaczego Jezus nie zgrzeszył? Nie dlatego, że miał jakąś zaporę w środku. Wiesz, co to znaczy, że on miał boską naturę? To znaczy, że urodził się z odrodzonym duchem. Jezus to człowiek z odrodzonym duchem, jak ty. On nie zgrzeszył. Dlatego, bo korzystał ze swojego odrodzonego ducha. Dlatego odparł każdy atak grzechu. On odparł, a nie miał. On pożądał, jego oczy biegały za kobietami, jego myśli kręciły się wokół chciwości, bo to był człowiek. Miał ciało, ale on nie uległ temu. Religia chce nam wmówić, że on był szczególny, ale on był człowiekiem. Zbawił cię człowiek. Mesjasz! I jesteś jak on. Przestań oddzielać Boga i siebie. Przestań. Tam jest wielka zapora demoniczna. Nie posiadasz ego. Nie masz martwej natury. Diabeł cię wkręcił. Diabeł cały czas ci mówi, uważaj. Uważaj, żeby tylko rzeczy były z Boga. Żeby nie były z ciała. Uważaj. A ja nie uważam. I nie będę uważał. Jeżeli rozumiesz, co mówię teraz, to przeklnij uważanie w twoim życiu. Więc ja nie będę uważał, ponieważ Chrystus jest we mnie. I ja wiem, skąd przyszedłem, wiem, kim jestem i wiem, dokąd idę. I nigdy się nie potknę. I będę ryzykował. I nie będę ulegał diabelskim oszustwom, że jestem pyszny. Pycha.
Jaka to jest niezależność od Boga? Jak możesz być niezależny od kogoś, kto się z tobą zjednoczył? Cóż za bzdura. Jak może człowiek kochający Boga być niezależny od Niego? Chyba, że chce. Jeśli chcesz, to grzesz. Ale tylko jeśli chcesz. Rozumiesz? Jeśli chcesz, to grzesz. A Jezus nie chciał, dlatego nie grzeszył. Nie chciał, ani nie mógł. Nie bój się. Bóg zbawił ludzkość przez Mesjasza. Czy wy w ogóle wiecie, że muzułmanie czekają na powrót Jezusa? Słyszeliście kiedyś o tym? Oni wiedzą, że Mesjasz wróci! Prawdziwi, nie ci popieprzeni, co wysadzają budynki. Rozumiecie? Wiecie, że sam ruch Hare Krishna jest ściągnięty z mesjaństwa? Że w jednym z dialektów hinduskich Krishna to Chrystus? A legendy mówią, że narodził się z ciewicy, aby przyjść i zbawić świat. Diabeł wszystko wykręcił. Prawdą jest to, że zamieszkał w tobie żywy Bóg. Zjednoczył się ze sobą. Jesteś jak Jezus. Wielki Shaddai, którego ogłaszasz, to zupełnie wystarczający Bóg. Przestań go rozdzielać w sobie. Powiedz dzisiaj: Panie, jestem jedno z Tobą. Gdziekolwiek stanie moja noga, zdobędę tą ziemię. Czegokolwiek dotknie się moja ręka, wezmę to sobie. Nie zgrzeszę, bo nie chcę. Nie boję się grzechu. Nie boję się diabła. Nie boję się cielesności. Nie boję się moich goliatów. Bo mam swoją pracę i mam swoje kamienie. Jestem jak Ty, Jezus. Nie daj się wkręcać. Przejdź tą granicę. Przejdź tą barierę. To się mieści tylko w Twojej głowie. W imieniu Jezusa to pęka, to
Oto przysłoniłem twoją nagość. Nie ma w tobie nic, co by było niszczące ani gorszące. Mój krzyż przykrył każdy twój grzech. Musisz patrzeć na siebie, jako na tego, który jest ubrany w moją chwałę, w moją siłę i w moją mądrość. To mój krzyż uczynił cię ubranym. Mój krzyż przykrył wszystko w twoim życiu, co było zawstydzające, niszczące, bijące w twoją godność. Kiedy pojednałem się z tobą, w moim synu, stałeś się jedno ze mną. Nigdy nie zwracaj uwagi na to, co diabeł będzie mówił o tobie, jako o człowieku niepojednanym. Każda twoja nieczystość została przykryta moją krwią. Każdy twój defekt został przykryty moją krwią. Doskonale za ciebie umarłem i doskonale wstałem z martwych. Tyś duch! Tyś duch! Kiedy oczy twoje będą patrzeć tak, jak patrzą moje oczy, wtedy gdziekolwiek poruszysz się jako duch. Do duchowych rzeczy przykładaj miarę duchową. Ucz się patrzeć ponad religią, ponad systemem, który potępia i niszczy. Tyś duch! Tyś duch! Słam w sobie wszystko, co mówi do ciebie, że nie jesteś zjednoczony z Bogiem. Teraz najdrobniejszy element poniżenia, zawstydzenia, pogrążenia w chorym systemie tego świata. Patrz tak, jak patrzy On. Oto Ewangelia. Ewangelia pojednania, Ewangelia zjednoczenia. Wszystko, co przeczy tej Ewangelii, pochodzi z diabła. Uwielbiajcie Boga jako ludzie Boży. Ludzie Boży. Robi robotę za ciebie.
Ja nie chcę, żeby za mnie robił Bóg robotę! Bo Bóg jest we mnie! On jest w tobie. I nieważne, czy ty to czujesz, czy tego nie czujesz. Bo to psychika czuje. Uzdrawiamy nasze psychiki, dlatego, żeby się lepiej czuć między innymi. Jest już ugruntowane na tym fundamencie. Możecie stawiać bardzo silne budowle. One będą nie do zachwiania. Nie do zachwiania. On powiedział, nie bójcie się. Będę odcinał to, co jest chore. Ale podczas, kiedy wy będziecie budować, nie bójcie się. Jesteśmy skazani na zwycięstwo. Bo Bóg jest w nas. Ta świadomość przeraża diabła. Przeraża religię. Też przeraża niektórych z was dzisiaj. Z tego się kiedyś gnoza urodziła. Paweł był pierwszym gnostykiem. A w zasadzie Jezus to pierwszy gnostyk. Bo oni mówili o życiu wewnętrznym. Resztę można wyregulować. Szakata pada sekedele menehe kedele remehe pasa. Wszystko można wyregulować. Ale trzeba wiedzieć, że jest się zjednoczonym. Resztę można wyregulować. Czysta gnoza. Habada sana na rabaha kadana na rabaha kadana bada sakada la base kadana la base eloho komonu loroho konoro base. Thank you.
zbawić z mocy diabła. Ewangelia pojednania. Mamy nieść taką Ewangelię. Święty Ty, święty, wywyższamy Cię święty. Święty, 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 święty.
do przodu. Uwolnienia od nałogów, wyjdź do przodu. Każda osoba potrzebująca uzdrowienia, uwolnienia, chodźcie. Halleluja. Każda osoba, zapraszam. Każda osoba potrzebująca uzdrowienia, uwolnienia. Kto jeszcze potrzebuje? Uzdrowienia, uwolnienia. Fuck!
Ramasa! Eka ta Ramasa, kolorowasa! Do końca! Do końca wymasz! Wymasz, chłopo Ramasa, kolorowasa! O, jakie te jesty! O, kolorowasa, kolorowasa! Ja uzdrawiam cię, Jezusa! Każdy lepki czas jest! Manifestacja Węgiel! Thank you.
ciało. W imieniu Jezus. Koma kiera basi dolorosu, dolorosu. Szako dolorama sam dolorosu. Edebe kelere lebe se kelere lebe sze. Suwe kiera basa dolorosu. Damian, chodź być u niego. Ula raba baba sa kolorosu. Edebe kolorosu, dolorosu, dolorosu, sam dolorosu. Hota raba szika dolorosu. Hoka raba sa kolorosu. Szama kolorosu. Thank you.
Agatka powiedziała bardzo ważną rzecz na temat gniewu. To duch kontrolujący. Bądź czujny. Kiedy będziesz odczuwał, że on zaczyna, że coś zaczyna brać w tobie kontrolę, władzę. I to jest silne i ukierunkowane przeciwko drugiemu człowiekowi lub sobie, lub Bogu. To jest on, on. Jeśli to będzie ciebie zmuszać, zobaczysz, że nie możesz jakby już dochodzi do jakiejś granicy. Wtedy natychmiast weź na tym autorytet. Przypomnij mu dzisiejszy dzień. To duch podszywający się pod Boży czysty gniew. On się podszywa. Boży gniew to gniew, który się kontroluje. Duch gniewu, on chce ogarniać całą twoją psychikę. Albo uderzyć w kogoś, albo uderzyć w ciebie.